studiu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego powitał Państwa Vivaldi, wiosna. Wiosna przed nami, Panie Profesorze. Tak jest. Dzień dobry, witam Pana Profesora Dariusza Hemperka. Zgodził się być gościem naszego studia. Chcieliśmy powitać wiosnę. Wiosnę, którą powitamy, tę astronomiczną, już za kilka dni. A u nas poranku już dzisiaj wiosna, taki wystrój troszeczkę wiosenny, optymistyczny. Chociaż muszę powiedzieć, że pogoda nas dzisiaj zawiodła, bo wczoraj było słonecznie i wietrznie, jak to wiosną bywa. Natomiast dzisiaj jest wiecznie, ale nie słonecznie. Takie to oto niestety przyroda w marcu kłada nam figle, w marcu jak w garncu, więc się za bardzo nie dziwimy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nasz poranek, Ptasia Orkiestra w Teatrze Staropolskiej o dudkach, szczygłach, pawiach i słowikach, czyli literackie powitanie wiosny w poranku Hieronima. Jeszcze raz przedstawiam naszego gościa, pan profesor Dariusz Hemperek, nauczyciel akademicki. Pan profesor związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, chociaż studiował polonisty w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Porozmawiamy o literaturze staropolskiej, porozmawiamy o ptakach, ale skoro pan profesor już dzisiaj był tak łaskaw przyjść do naszego studia, to ja zapytam przede wszystkim, jak to się stało, że zajął się pan literaturą staropolską, którą, przyznam, nawet studenci nie bardzo kochają. Z tym jest różnie, pani redaktor. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z tym jest różnie, bo potrafię, trochę ja, a może przede wszystkim ta literatura, potrafi również zachęcić studentów. Pochwalę się, że na polonistyce UMCS mamy nawet koło miłośników literatury staropolskiej o nazwie Tolle Lege, czyli bierz i czytaj. A więc są i tacy studenci, których po prostu no, nie trzeba zmuszać, ale po prostu sami chcą. Przyznaję, że to jest to moja opinia, wynika z faktu, że kiedy przychodzi się na studia polonistyczne, a wiem coś o tym, bo sama tę polonistykę studiowałam, to zetknięcie z literaturą staropolską może być czasami trudne. Bo spotykamy się z tekstami takimi naprawdę wymagającymi dużego nakładu pracy, żeby je zrozumieć, żeby je przeczytać, żeby je zinterpretować. I może czasami właśnie tu jest takie zniechęcenie, czasami późniejsze do tego typu literatury. Mówię o tym nie bez powodu, bo i pan profesor, i ja mieliśmy zajęcia ze znakomitymi polonistami, znawcami literatury staropolskiej i nasi koledzy tą literaturę w jakiś tam sposób pokochali. Tak, tak, tak. No w moim wypadku, skoro pani redaktor pyta mnie o tę miłość do literatury staropolskiej, myślę, że tutaj były dwa wątki. Po pierwsze osobowość świętej pamięci profesor Jadwigi Sokołowskiej. Cudowna. Tak, też jestem jej wychowanką. Tak, więc myślę, że to była na pewno taka ludzka po prostu, tutaj ludzki aspekt, bardzo chyba naturalny też, prawda? Natomiast myślę, że czymś takim, co mnie niezwykle jakby też przejęło już jako młodego człowieka, to była poezja Daniela Naborowskiego, który pisze językiem niesłychanie precyzyjnym, klarownym. I jak dziś jeszcze ten dreszcz, który przebiegł mi po kręgosłupie, gdy przeczytałem wiersz Krótkość żywota. Godzina za godziną niepojęcie płynie i tak dalej. I to był taki estetyczny szok, a przy tym taka chęć poznania, co za tymi metaforami, symbolami stoi, co się kryje. Więc myślę, że tak. Jeszcze odpowiadając inaczej na to pytanie, pani redaktor, powiem w ten sposób. Był ładnych, no, parę dziesiątków temu taki udany eksperyment na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy studentów polonistyki zaczynano uczyć od literatury romantyzmu, Czyli tak jakby od środka. No powiedzmy od XIX wieku, czy tam przełomu XVIII-XIX wieku, a
uznając, że właśnie język staropolski no, stawia pewien opór, to o czym pani redaktor mówiła, dawano na ostatnim roku studiów. Efektem tego było to, że cała masa studentów szła na seminaria staropolskie do różnych badaczy i do tej pory żyją, pracują, no, głównie w Warszawie, osoby, które właśnie ten cykl polonistyki miały. Właśnie staropolszczyzna na końcu. Wtedy studenci byli już osłuchani z językiem. Ukształtowani. Ukształtowani. To nie było takie pójście na żywioł, prawda? No i to zaowocowało ich takimi życiowymi wyborami. Dziękuję za tę myśl. Być może jest to myśl dobra dla tych z Państwa, którzy myślą o tym, żeby studia polonistyczne kiedyś podjąć. Zachęcamy. Zachęcam. A skoro wspomniał Pan Profesor o Pani cudownej Pani Profesor Sokołowskiej, to jeszcze chciałam tutaj przywołać, wypisałam sobie tylko kilka nazwisk z tego środowiska tutaj naszego lubelskiego. Mnie jeszcze edukowała Pani Profesor Elżbieta Żwirkowska i to też jest ważne, bo powiem zaraz dlaczego, ale przecież musimy wspomnieć o nieodżałowanym również Panu Profesorze Stefanie Nieznanowskim, panu profesorze Julianie Lewańskim, no i naszym mistrzu naszych mistrzów, czyli panu profesorze Juliuszu Nowaku-Dłużewskim. No tak. Mistrz naszych mistrzów. Zatrzymujmy się jeszcze chwilę przy tej literaturze staropolskiej. Tu musimy wspomnieć chociażby podręczniki z tego, związane z tym okresem, które pisane również były przez znakomitych naukowców. A wracając do literatury staropolskiej, to taka mnie refleksja tutaj jakby przyprowadziła też do tego studia, że spotykamy się tuż przed świętami wielkanocnymi. Niedawno były święta Bożego Narodzenia i literatura staropolska w świętach wielkanocnych ma ogromny swój udział, bo przecież kiedy uczestniczymy w misteriach staropolskich, czyli przedświątecznych takich wydarzeniach, albo które dzieją się na ulicach, to odnosimy się do tekstów często, które powstawały właśnie w okresie staropolskim. Literatura przed Bożym Narodzeniem ma swoje kantyczki, tak to sobie powiedzmy, a literatura przed Zmartwychwstaniem Pańskim ma swoje misteria. I tutaj chciałabym się odwołać do znakomitego tekstu, który zresztą rozbieraliśmy na części na pierwszym roku moich studiów polonistycznych pod okiem pani profesor Elżbiety Żwirkowskiej. To była słynna historia o Zmartwychwstaniu Pańskim. O chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. O chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka. Tak jest. Tyle o literaturze staropolskiej. Za chwilę przejdziemy do tego klubu, do tego naszego spotkania poświęconego do ptaków, proszę Państwa, literaturze staropolskiej. Panie profesorze, pan pozwoli, że jest i taki ptak z nami. Jest i taki ptak. Są i takie ptaki. Za chwilę o tym powie pan profesor. Zapraszamy na drugą, właściwą część naszego spotkania po krótkiej przerwie reklamowej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dobieramy idealne pary. Panie profesorze, a zatem o ptakach porozmawiajmy. O tych ptakach, które zaludniają, dobre słowo, literaturę staropolską. Zaptaszają. Zaptaszają. Zaptaszają literaturę staropolską i to w ogromnej ilości i w ogromnym bogactwie. Znowu takie pytanie, skąd pomysł na zajęcie się ptakami w literaturze staropolskiej?
No te pomysły, jak wszyscy chyba wiemy, one się lęgną, znów pozostając przy tej ptasiej metaforyce w sposób często nieoczekiwany, ale tak się składa, że od kilku lat mam po prostu chałupę letnią tutaj u nas na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodarskim. I to było, przyznam, no, nie sposób nie zainteresować się tymi ptakami, prawda? Bo jest w człowieku taka naturalna ciekawość, a cóż to za ptak wije gniazdo w moim żywopłocie? A jaki chce się gnieździć u mnie na werandzie, prawda? I to było zupełnie naturalne, prawda? I potem głębiej i właśnie odkryłem, że wbrew może potocznemu mniemaniu o takiej utylitarności tej literatury staropolskiej, tych ptaków jest naprawdę wiele i są cudowne. Spróbujemy o tym porozmawiać. Spróbujemy o tym porozmawiać, ale zacznijmy od mitów o ptakach. Jakie są mity o ptakach, które znajdujemy w literaturze staropolskiej? Tak w ogóle, to zacznijmy może od tego, że właśnie jest mnóstwo mitów grecko-rzymskich o ptakach, prawda? I to jest oczywiste, że one potem przechodzą do tych literatur narodowych i polskiej, i francuskiej, i niemieckiej, i jakiejkolwiek, prawda? Więc no, Grecy oczywiście, a potem Rzymianie, tłumaczą sobie świat, tworząc mitologię. Takich mitów jest naprawdę sporo. One mają wyjaśniać takie czy inne właściwości czy cechy przyrody świata. No, jeden może z piękniejszych i bardziej uwidocznionych w poezji wszechczasów mitów to jest mit o Filomelii i Proknę i Tereusie. Czy opowiedzieć krótko? Oczywiście. No więc ten mit zresztą od razu powiem, ma jakby dwie odsłony, to znaczy grecką i rzymską. W tym wypadku nawet wolałbym używać, odwoływać się do rzymskiej terminologii. No więc jesteśmy w starożytnych Atenach, konkretnie no, szerzej w Grecji, i prawda jest Tereus, wódz tracki. Co trzeba podkreślić, bo dla Greków Tracy, no, czyli dzisiejsza Bułgaria, to są właśnie tacy barbarzyńcy, tacy dzikusi, prawda? Grecy, wykształceni Grecy i barbarzyńcy. Tak jest. No więc ci Tracy, z nimi są kontakty pewne, ale zwykle to, co trackie, jest takie półbarbarzyńskie. Otóż tenże Tereus żeni się z Proknę, księżniczką ateńską, i przybywa do nich, i zabiera ją tam do siebie, do Tracji. Przybywa do nich w odwiedziny Filomela i Tereus gwałci swoją szwagierkę, tak, niestety, gwałci ją, po czym, aby no, sprawca nie został wykryty, obcina jej język. Filomela wraca do siebie, do Aten, i tam znajduje sposób na zawiadomienie swojej siostry o tym, co się stało. Mianowicie wyszywa na płótnie tą historię gwałtu. Proknę, gdy dowiaduje się, co się stało po jakimś czasie, no, obmyśla straszliwą zemstę. Mianowicie w międzyczasie ma z Tereusem syna Itysa. Otóż tego syna zabija i podaje mu w postaci pożywienia, gotuje jakieś części ciała tego dziecka, gotuje, profesor opowiada. Ale będzie z happy endem, dobrze, pani redaktor, i zapewniam państwa, że zaraz znajdziemy się w radosnych klimatach. Gotuje i podaje jako zemstę właśnie mężowi, niewiernemu zresztą, Tereusowi, który po wykryciu, prawda, co się naprawdę stało, no oczywiście bierze topór i ściga tą swoją Proknę, a potem i Filomelę. Bogowie litują się nad tymi dziewczynami, nad tymi kobietami, i zamieniają ich wszystkich w ptaki. I właśnie Filomela została zamieniona według wersji rzymskiej w słowika. Czyli mamy słowika. Mamy słowika.
to wygląda lepiej, prawda? Bo Filomela to się nam tak dźwiękowo kojarzy z dźwiękiem ze śpiewem słowika. Proknę w jaskółkę, czyli już wiemy skąd się wzięły jaskółki, a Dudek, a Tereus w Dudka, prawda? No i o smrodliwym Dudku myślę, że jeszcze porozmawiamy, tak. Bo to ptak dość niezwykły z wielu powodów. No i to jest jeden z takich mitów, które tłumaczą, skąd się wzięła ta pieśń słowika, która no właśnie ma w sobie jakiś element skargi, jakiegoś lamentu może, prawda? Czy mogę dygresyjnie tutaj podejść do tego słowika? Nasz profesor, tak to mogę powiedzieć, profesor Marian Maciejewski, powiedział kiedyś, że w literaturze amerykańskiej również kąskają słowiki, chociaż tam nie ma słowików. Że to jest taki właśnie mit, taki idący z literaturą od wieków. Tak, 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 oczywiście, tak, tak. Jeśli nie ma jakiegoś artefaktu, trzeba go sobie stworzyć albo czymś zastąpić, oczywiście, że tak. A zatem mamy ten mit, który odnosi się do konkretnych ptaków, a inne ptaki, które też są jakimiś symbolami. O, tak. Na przykład paw. Na przykład paw, ale powiem może szerzej. Proszę Państwa, właściwie w naturze, jeśli chodzi o odbieranie natury przez ludzi dawnych wieków, począwszy od późnego antyku, to właściwie cała natura jest księgą stworzoną przez Boga, księgą symboliczną, którą trzeba tłumaczyć, prawda? Czyli nic nie jest samo w sobie, tylko odsyła do znaczeń głębszych, prawda? I właściwie prawie każdy ptak, no może nie wszystkie, ale wszystkie te bardziej charakterystyczne ptaki, bardziej zauważane przez człowieka, coś oznaczają więcej niż to, czym są po prostu, prawda? I no weźmy pawia. Paw to zresztą jest właściwie dosyć powszechne i dzisiaj, prawda? No paw symbolizuje, znów bierze się z mitu o Argusie, prawda? Zaklętym i przeniesionym na nieboskłon, prawda? I zamienionym w ten ogon pawia, te jego świecące oczy. Ale więc paw symbolizuje oczywiście to, co wszyscy wiemy, pychę, dumę, jakiś splendor świata, prawda? Taki ptak królewski, on mi się powiada. Tak, tak. Z jednej strony tak, ale znów okazuje się, że symbolika jest pawia ambiwalentna, bo gdy przyjrzymy się temu ptaku bliżej, to widzimy, że oprócz przepięknego ogona ma też brzydkie, kostropate nogi, takie nieforemne. I na przykład poeta staropolski Zbigniew Morsztyn mówi: popatrz, pawiu drogi, na swe brudne nogi. Czyli w tym splendorze świata jest jakiś brud, jest coś brzydkiego. Możemy ale to metaforycznie odczytywać. Tak, ale oprócz tego też co znane było, co bardziej wykształconym poetom staropolskim, oprócz tego zwykłego symbolu paw jako symbol pychy, wspaniałości, ale pozornej wspaniałości świata, dzisiaj mówimy pysznić się jak paw, prawda? Paw również oznacza zbawienie. W katakumbach chrześcijańskich w Rzymie znajdujemy rysunki pawia i właśnie paw z rozpartym ogonem, tak wspaniały, cudowny, oznacza właśnie cud zmartwychwstania. Tak, a więc to jest też jakby symbol wielkanocny, o którym już pani redaktor wspominała. Te ptaki symboliczne, a ptaki, kiedy czytałam pana tekst, który zaraz możemy tutaj zaprezentować, bo ja go czytałam jeszcze w wersji elektronicznej, ale już jest opublikowany, to muszę powiedzieć, że i spoglądałam na pana wystąpienia dotyczące ptaków, to właśnie ten Dudek mnie zaintrygował, panie profesorze, no ten smrodliwy Dudek. No właśnie. Jak to jest z tym Dudkiem? Czy on
przede wszystkim zapytam, czy dudek to też jakiś symbol? No, dudek, oczywiście, że tak. Plugawy dudek, plugawy, smrdliwy dudek. No, znamy z historii o Tereusie. To ten mężczyzna, który zhańbił swoją szwagierkę, prawda? Nie dotrzymał wierności własnej żonie, no i za to w tego plugawego, smrodliwego dudka. Dlaczego dudek jest plugawy czy smrodliwy, jak mówili staropolscy autorzy? To się wiązało oczywiście z jakąś wiedzą na temat habitatu dudka. Otóż mało kto wie, no dudek jak wygląda chyba wiemy, piękny ptak z takim czubem, jakby koroną na głowie, ubarwienie prawie że egzotyczne, prawda, jak na polskie warunki, bo taki pomarańcz z elementami bieli i czerni, kropkami, przepiękny ptak, prawda? No a właśnie smrodliwy. Otóż dudek jest dziuplakiem, gnieździ się w jakichś dziuplach starych jabłoni, nie wycinajmy starych jabłoni, to jest... Stare drzewo owocowe to jest hotel Hilton dla ptaków, jeśli chodzi. Pamiętajmy o tym, proszę Państwa. Nie wycinajmy starych drzew owocowych. Teraz to jest... wiosna, często tak, się rozprawiamy tak, z naszymi krzewami, drzewami. Nie, nie róbmy tego, bo to jest wielki skarb dla ptaków, które są dziuplakami i które poszukują tych miejsc na właśnie gniazda. No więc otóż młode dudki, gdy właśnie chcemy wsadzić rękę do tej dziupli i nie daj Boże wyciągnąć to piskle, czy właśnie jakaś wiewiórka albo inne zwierzę próbuje tam się zakraść, otóż mają bardzo rozbudowane gruczoły kuprowe, wystawiają się tymi gruczołami do tego agresora i strzykają kałem. Pamiętajmy też o tym. Tak, tak, broń Boże tego nie róbmy, ale stąd ten zapach, prawda, gniazda dudka. No i stąd to przeświadczenie o tym, że jest to ptak, prawda, plugawy. I stąd na przykład przysłowie, do tej pory, które powtarzamy, prawda, zły to ptak, który własne gniazdo kala. Tak naprawdę, proszę Państwa, mowa jest o dudku, tak? A propos przysłów, tu znowu taka dygresja. Kiedy zajrzymy do Księgi Przysłów Polskich, no to karta za kartą możemy przysłowia z ptakami zaczytywać się tymi przysłowiami z ptakami. Tak, profesor Dynak z Wrocławia, on to policzył, stwierdził, że połowa przysłów dotyczących zwierząt w ogóle, więc połowa tego dotyczy ptaków. A więc bardzo obficie są ptaki reprezentowane. I co ciekawe, te przysłowia się zmieniają. Z wiekiem? Z wiekiem. Chodzi o to, że my jako ludzie dewastujemy jednak środowisko i no, chyba każdy z nas używa takiego przysłowia lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, prawda? Okazuje się, że to jest wersja nowa, XIX-wieczna. Nasi pradziadowie mówili lepszy gołąb w ręku niż cietrzew na sęku. No tak, cietrzew. Gdzie ich szukać, gdzie tak? Ich szukać, tak. To prawda, tutaj myślę sobie, że to jest taki kolejny powód do rozmowy, żeby się spotkać kiedyś i porozmawiać właśnie o tych przysłowiach, ale zaptaszenie przysłów faktycznie jest imponujące. Panie profesorze, jeżeli mówimy o mitach, o ptakach, to który ptak najbardziej pana uwiódł w tej literaturze? Dudek czy jeszcze coś oprócz dudka? Mnóstwo jest takich ptaków, które mnie uwiodły. Proszę mi wierzyć. Może powiem szybko o dwóch. W tej wersji symbolicznej, prawda? Z jednej strony, no mnóstwo, naprawdę. Mógłbym mówić zbyt długo i zanudziłbym może Państwa, ale na pewno dudek i o dudku za chwilę. I na pewno bocian. No i oczywiście słowik, ale o słowiku myślę, że jeszcze porozmawiamy, bo przecież mamy go w tytule. Bocian, proszę Państwa, no to dosyć oczywiste, prawda? Ale znów bocian ma tak wiele bardzo ważnych funkcji symbolicznych. Bo po pierwsze, bocian jest symbolem miłości dzieci do rodziców. Wierzono, że bociany... Młode bociany przenoszą starych, niedołężnych rodziców na swoich grzbietach.
A więc to jest symbol właśnie miłości synowskiej, czy generalnie dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. Poza tym bocian jest symbolem czyściciela świata. Bocian świat czyści, bocian świat czyści z plugastwa, jak kiedyś mówiono, czyli on zjada węże, zjada jaszczurki i tak dalej, myszy, prawda? A więc znów jest takim ptakiem dobroczynnym dla ludzi. No nie mówiąc o tym, że przynosi dzieci, znów wracamy do wiosny. Przynosi dzieci, tak. Znowu wracamy do wiosny. Natomiast dudek jest, no przyznacie Państwo, cudownym ptakiem, ma niezwykły głos. Zresztą słychać go w wersji łacińskiej, upupa epops, czyli to jest takie dźwięko naśladowcze. Próba oddania tego dźwięku. Tak, oczywiście, tak. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jeśli będziecie gdzieś na wiosnę słyszeć takie jakby z oddali płynące właśnie coś, co przypomina to upupa epops, to jest dudek. On siedzi całkiem blisko, ale wydaje się, że to jakby gdzieś z oddali takie echo niesie. Więc dudek, jak mówię, w symbolice śródziemnomorskiej ma te konotacje niestety negatywne, chociaż pisarze staropolscy widzą jego piękno, ale wciąż gdzieś wlecze się za nim ta historia o Tereusie, no i właśnie, że to ptak, który własne gniazdo kala. Natomiast to ciekawe, na przykład w symbolice muzułmańskiej, w symbolice islamu, to jest ptak niesłychanie dobroczynny. Mam tu nawet miniaturę, którą Państwu przyniosłem do pokazania. Nie wiem, czy widać. Może będzie ją można potem lepiej pokazać. Mamy tutaj drzewo życia, pod którym siedzi astronom, i w tym drzewie życia jest mnóstwo dudków. Otóż według tradycji islamu Mahomet zabronił zabijać czterech zwierząt. Pszczoły, mrówki, rozumiemy dlaczego, bo są to, wiadomo, zwierzęta pracowite i czyszczące świat i tak dalej. Krogulca, wiadomo, rycerstwo wszelkich kultur kocha te sokoły i wszystkie ptaki, które dają tę przyjemność polowania. I po czwarte, dudka właśnie. Dlaczego? Dla świata islamu dudek z tymi piórami na głowie to jest taki król ptaków, ich przewodnik. Co ciekawe, on jako taki król ptaków występuje już u Arystofanesa w takiej komedii starożytnej pod tytułem Ptaki. Właśnie dudek, ponieważ ma tę koronę na głowie. I dudek właśnie dla w świecie islamu tym swoim długim, lekko zakrzywionym dziobem w ich symbolice. To jest ptak, który znajduje wodę pod ziemią, czyli rzecz niesłychanie cenna. I który jest symbolem również poszukiwania indywidualnej mądrości, indywidualnej teologicznej prawdy o Bogu. Dudek to jest symbol sufi, czyli tych mędrców muzułmańskich, którzy indywidualnie dochodzą do jakichś teologicznych rzeczy. Panie profesorze, to jest niezwykle fascynujące. Pan się tym zajmuje. Powstają też monograficzne publikacje, które wiążą się z jednym konkretnym ptakiem. My zaraz tutaj Państwu kilka tych publikacji pokażemy. Ale kiedy byśmy popatrzyli na ptaki, to musimy popatrzeć również na ptaki od nieco innej strony. Jak pan profesor by tę stronę nazwał? I teraz pytanie, czy to jest taka strona, o której możemy teraz porozmawiać? Musimy, bo to jest prawdziwa strona ptaków. Prawdziwa strona ptaków, niestety. Niestety. Jemy ptaki. Od zawsze? Od zawsze. I chcę się podzielić z Państwem takim swoim odkryciem. To jest rzecz naprawdę, wydaje mi się, nowa. Musimy tutaj, żeby wrócić do ptaków, musimy porozmawiać o rybach. I nie będziemy wcale mówić o mewach, czaplach czy innych, prawda, ptakach, które jedzą ryby, tylko o rybach po prostu. Otóż, szanowni Państwo,
Wszyscy wiemy o tym, że mamy dzisiaj na świecie, prawda, jakąś nadprodukcję żywności i tak dalej. To, co się wiąże z technikami chowu, prawda, zwierząt hodowlanych i tak dalej. Właściwie problem niedożywienia, przynajmniej w Europie, nie istnieje, wręcz mamy problem z nadwagą, tak? Natomiast w dawnych czasach oczywiście utuczenie tej świni czy, prawda, innego zwierzęcia, to wymagało dużo czasu. I to jest ewidentne, że... Nie było sztucznego wspomagania. Nie było sztucznego wspomagania, nie było pasz opartych na soi czy kukurydzy. Świnka sobie rosła przez cały rok czasem nawet i była zjadana raz, prawda, na święta, dajmy na to, wielkanocne czy Bożego Narodzenia i tyle. I generalnie, to o tym mówią antropolodzy, był ogromny głód białka. Skąd pozyskać białko? I dawniej, ale jeszcze 15 lat temu, spotykało się takie twierdzenia, wydawałoby się poparte badaniami, że no okej, skoro nie ma białka zwierzęcego w postaci właśnie zwierząt, to trzeba ten bilans wyrównać jedząc ryby. I wydawało się, że to jest całkiem sensowna teoria, no bo tak, wyższy poziom wód gruntowych niż dzisiaj, prawda? My dzisiaj osuszyliśmy, tak zwana melioracja, a wtedy starorzecza, rozmaite stawki, rozmaite, prawda, jakieś... W każdym razie rzeki płynęły dość swobodnie. Rzeki płynęły swobodnie, było więcej jezior naturalnych, jakichś cieków wodnych, więc wystarczy zarzucić wędkę i sobie zjeść to, co się znajdzie. Tymczasem, a więc... Trochę jak w tym tekście, który śpiewa Niemen. Naszym przodkom wystarczały ryby. A, no to on śpiewa, na podstawie Galla Anonima. Tak, i właśnie, też myślano o tym, że właśnie ten deficyt białka wyrównywały solone śledzie, które były bardzo tanie w sumie. No i dzisiaj są niedrogie, tak? Ale solono je w beczkach, transportowano w głąb Rzeczypospolitej. Teraz tak. Bodaj, nie chcę się pomylić, ale bodaj w 2013 roku miała miejsce taka niezwykła sytuacja, mianowicie na parkingu w Leicester, gdzieś koło centrum handlowego, środkowa Anglia, wykopano zwłoki Henryka III, króla Anglii. No to był król bardzo taki niesławny, mocno powiedzmy zniesławiony nawet przez Szekspira. Mniejsza z tym. W każdym razie antropolodzy na tych szczątkach Henryka III wypróbowali nowatorską metodę właśnie badania tych kości, bo nie potrafię tego opowiedzieć, nie jestem chemikiem ani biochemikiem, w każdym razie okazuje się, że nasze kości odkładają sukcesywnie te pierwiastki, które my w różnych rodzajach jedzenia spożywamy. Czyli można na podstawie analizy kości zobaczyć, czym się żywimy, czy żywiliśmy. Tak. Jeśli ktoś po 300 latach będzie chciał nasze kości zbadać, pani redaktor, to rozumiem. Jeśli nie skremujemy się, tak, to przy kolejnych frytkach zastanowię się. Tak, jak najbardziej. I otóż, co się okazało, że Henryk III, a przypomnijmy, Anglia jest krajem wyspiarskim, wydawałoby się też mnóstwo, tam jest zewsząd ryb, prawda? Jak nie z morza, to ze rzek, ale to jest żaden problem. Okazuje się, proszę państwa, że nie. Henryk III, dopóki nie został królem Anglii, prawie wcale nie jadł ryb, nawiasem dodam, nie pił również wina. Tylko pił piwko i po prostu jadł no, cokolwiek innego. A więc to już był jakby znak, że jedzenie ryb jest pewną oznaką luksusu, że jedzenie ryb należy do obyczaju elit. I teraz były badania mocno zaawansowane. Ja pozwolę sobie pokazać taką księgę, którą tu przyniosłem. Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej. Rzecz wydana w ramach grantu właśnie i robili to badacze, antropolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i badacze z Litwy,
bo badano elity i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, prawda? Czyli takiej naszej wspólnoty. Naszej dawnej, tak, Rzeczpospolitej Dwojga Narodów. I właśnie badano kości znalezione w tych rozmaitych miejscach, cmentarzach, gdzieś katakumbach kościołów i tak dalej. I co się okazało? To niesamowite wnioski, bardzo twarde, oparte na konkretnych badaniach biochemicznych, że owszem, ryby jedzono, ale jadły to tylko elity i to w Koronie. Natomiast elity Wielkiego Księstwa, czyli tam badano kości magnatów, biskupów, no, ludzi, którzy byli dobrze usytuowani, okazuje się, że bardzo mało jedzono w Wielkim Księstwie Litewskim ryb. Co się wiązało najprawdopodobniej z tym, że o wiele mniejsza była gospodarka stawowa na Litwie niż w Rzeczypospolitej. I drodzy, no już nie mówiąc o tych kościach ludzi zwykłych, mieszczan, chłopów i tak dalej, bo takie też badano szczątki. Więc rzeczywiście okazuje się, że ci ludzie ubożsi nie jedli prawie wcale ryb. I teraz pytanie w takim razie, co jedli? Ptaki. No niestety musimy to przyznać. Ptaki. Proszę Państwa, to był szok. Mamy książkę wydaną, pani redaktor przyniosła przepiękną rzecz. Ze zbiorów naszej biblioteki. Ze zbiorów biblioteki, musimy ją tu koniecznie pokazać. Mateusza Cygańskiego, Myślistwo ptasze. To jest książka wydana w roku, jeśli dobrze pamiętam, 1585 chyba piątym, w której no właśnie jest to jakby podręcznik do ptasznictwa, czyli do łapania ptaków, tak? I co się okazuje? Mateusz Cygański to był taki biedny, drobno-szlachecki autor z Mazowsza, które wtedy było naprawdę biednym rejonem i to tłumaczy wiele. I Cygański opisuje tutaj, jak policzyłem, bodajże 86 gatunków ptaków. I proszę sobie wyobrazić, z tych 86 gatunków ptaków, 66 jest do jedzenia. No, przykra ta informacja. Przykra. I proszę Państwa, jedzono ptaki, o których nam by się nie śniło, że maleńkie zupełnie. Strzyżyk, jeden z najmniejszych ptaków Europy, ważący 10 gramów około, również do jedzenia. Był przysmakiem. No, po prostu jedzono wszystko. Właściwie na palcach jednej ręki można policzyć ptaki, których nie jedzono. No, nie jedzono krukowatych, ale zabijano je dla karmienia ptaków drapieżnych, które hodowano na dworach, a więc jakieś różne gatunki sokołów. Tak. Natomiast no wszystko, jaskółka brzegówka, gile, czyże i tak dalej. Jeszcze ptakiem tabu był bocian, oczywiście, bo właśnie ta symbolika dobroczynna bociana była potężna. Jeszcze też ptakiem tabu był słowik. Słowika zabić, zasmęcisz anioła. Piękne. Piękne, tak. To jest Bielawski, którego zresztą książkę pani chyba tutaj przyniosła. Nie, Bielawskiego nie, ale tutaj jest, w tych poematach myśliwskich jest ten właśnie, jest ten Bielawski, tak jest. Więc to jest niesamowite, proszę Państwa, że właśnie zabijano i zjadano nawet całkiem malutkie ptaki. To dowodzi właśnie tego głodu białka, które próbowano rekompensować sobie, no właśnie zabijając, zjadając nawet całkiem malutkie ptaszki. Musimy się postawić w tamtej sytuacji, w sytuacji ludzi, którzy też no, walczyli o obyt, walczyli o przetrwanie. No i tutaj jakby z tej strony, nie ze strony współczesnego człowieka, popatrzeć właśnie na ten oto kontekst kontaktu człowieka z ptakami. No, ptaka, no, niestety, ptaka. Niestety. Ja może zacytuję, żeby ubarwić troszkę Państwu tę wypowiedź. Taki wydawałoby się piękny, wręcz sielankowy w potocznym mniemaniu
fragment z Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, który pisze o, no właśnie, wydawałoby nam się tak właśnie realistycznie, o tym, co się dzieje w trakcie żniw. To jest oczywiście z Żywota człowieka poczciwego fragmencik. Pojedziesz zasiem sobie z krogulaszkiem, czyli właśnie z krogulcem, do żniwa. Ano nadobnie żną, dzieweczki sobie śpiewają, drudzy pokrzykawają. Tamże sobie i przepióreczkę ugonić możesz. Ale nie owak, aby proso albo insze zboże ludkom ubogim łamać miał. A bowiem on, czyli ten ubogi ludek, który właśnie pracuje na polu pana i no, robi żniwa, tak? Patrząc na to, nie może bez żałości być, a mówi po cichu, bodajś w niej, czyli w tej przepióreczce, zjadł złego ducha. Ale też nie owak, aby wszyscy stali, dziwując się, a wołali, owa padła, panie, padła. Czyli jakby szlachcic, dozorując żniwiarzy, przy okazji zapoluje sobie na przepiórkę, a więc przyjemne z pożytecznym, prawda? Mamy dopilnowanych chłopów i mamy przepiórkę. Co ciekawe, coś podobnego nawet spotykamy 200 lat później u tak zwanej pierwszej, chociaż wcale pierwszą nie była, ale jedną z pierwszych poetek polskich, Elżbieta Drużbacka, która tworzy, powiedzmy, gdzieś w pierwszej połowie XVIII wieku. I Drużbacka pisze coś podobnego. Gdzie okiem rzucisz, tym razem jest to wiersz, gdzie okiem rzucisz, pełne pola ludzi i niby mrówki, sam to i tam biegają. Już tylko ściernia stoją na kształt szczeci, ledwie by młodą kuropatwę skryły, przepiórkę widać, gdzie padnie, skąd leci, chruściel umyka chełkiem zdjęty strachem, bojąc się zdrady pod słomianym dachem. Znów ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja, powtarzają się nazwy ptaków, które są nam dzisiaj znane, ale też nazwy ptaków, które są dzisiaj, albo ich w ogóle nie ma, albo są, powiedziałabym, w znakomitej mniejszości, o tak mówimy, bo każda epoka ma swoje ptaki, tak bym to powiedziała, te takie, które jakoś tak wychodzą na plan pierwszy. My wychowaliśmy się w epoce, gdzie wróble były naszą rzeczywistością, a dzisiaj wróbel jest ptakiem, którego trzeba chronić. I o ile dobrze pamiętam, niektóre kraje mają wróbla pod ochroną. Nie wiem, czy akurat Polska, nie chce się tutaj wypowiadać na ten temat, ale wróbelek, elemelek, który towarzyszył nam od dzieciństwa, dzisiaj jest ptakiem pod ochroną, jest rzadki. Tak samo te jaskółki, o których wspomniał pan profesor na początku, kiedyś były wszędzie. No, czy kuropatwy. Czy też kuropatwy, które... Kilkunastokrotnie zmalała populacja tych kuropatw. Ja tutaj chciałabym się odwołać do jednej z książek, którą przynieśliśmy z panem profesorem. Właśnie to o tym myśliwstwie. Tutaj mamy staropolskie poematy myśliwskie z antologia. Dla tych z państwa, którzy chcieliby się zainteresować tą tematyką. Z kolei tutaj mamy książkę Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. To jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy przed chwileczką. Tak, ale to profesor Dynak. Ale to jest niezwykle interesująca książka i to jest taka książka naprawdę nie dla specjalistów, tak to ujmijmy. Od razu powiedzmy sobie, że to jest książka dla każdego i to jest taka książka, która łączy zarówno bogatą wiedzę ornitologiczną, bogatą wiedzę fachową, z niezwykle bogatą wiedzą humanistyczną, wiedzą, która potrafi ustawić konkretnego ptaka, a to jest jej wysokość, gęś, która potrafi pokazać gęś właśnie z tych różnych punktów widzenia. Ale nie tylko gęś, przerwę. Tak. Znaczy, gęś jest jakby tutaj wysforowana na czoło, proszę państwa, ale jest to naprawdę książka właśnie. Tak, koniecznie zarekomendujmy. Jacek Karczewski, to jest ornitolog z Poznania. Ale ja to nie tylko pokochacie państwo gęsi, okazuje się, nie chcę zdradzać, jak to mówi młodzież, spoilować, ale
to jest nie tylko o gęsiach, to jest o bardzo wielu różnych gatunkach ptaków, w tym szpakach na przykład, przepiękny rozdział. Łabędziach. O łabędziach, tak, tak. Więc przepięknie napisana książka właśnie też z jakby uwzględnieniem tej symboliki kulturowej, którą znamy mniej lub bardziej na temat ptaków, więc on to pięknie łączy właśnie w taką jedną całość. No, ja coś podobnego spróbowałem w swoim artykule, który niedawno w Krakowie został opublikowany. Tak. A tutaj jeszcze mamy koło ptactwa powietrznego. A tak, to jest też bardzo ciekawy tekst, o którym myślę, że jeszcze zdążymy z panią redaktor powiedzieć na koniec. Bo skończyliśmy sekwencję o ptakach niestety zjadanych, ale tak. Chcę państwa tutaj jakby uspokoić, że... Niech nam teraz, panie profesorze, zagra Ptasia Orkiestra, bo jest to program wiosenny. Ta. Jest to program, który miał nas tutaj prowadzić do tego no, najpiękniejszych miesięcy, gdzie mamy najdłuższe dni, gdzie cieszymy się taką ferią barw, gdzie trawa jeszcze jest zielona. I śpiewem ptaków. I śpiewem ptaków. Więc proszę państwa, nie możemy tego przegapić. Ptasia Orkiestra. Niech zagra. Niech zagra Ptasia Orkiestra, panie profesorze, i zatem powiedzmy sobie, są ptaki w literaturze staropolskiej, są takim żywiołem piękna, są takim, powiedziałabym, takim elementem, które wzbudza w pisarzach, w poetach zachwyt. Tak, właśnie. To jest to odkrycie, którym chcę się z państwem podzielić, bo to nie jest tylko tak, że te ptaki widziane są przez pryzmat symboliki, tak, że on jakby ciąży na tych ptakach. To nie jest też tak, że te ptaki są po prostu traktowane jako źródło białka, prawda? Tylko okazuje się... Tak, tak. I są niesamowite... Spróbuję przynajmniej zacytować fragmenciki. Opisy ptaków, kiedy poeci czy nawet prozaicy piszą o nich właśnie w kategoriach czysto estetycznych. Ptak jako ptak po prostu. I tutaj, jeśli można, spróbujmy zacząć od banialuki. Dobrze. Będziemy, proszę państwa, mówić o banialukach. Tak, tak to już jest. Banialuka, pan profesor nas podprowadza tutaj, banialuka, czyli coś, co kojarzy nam się też z dzieciństwem, z bajkami. Ale też opowiadanie banialuk, czyli o istnocie takich sobie opowiadań. Takich bzdur właściwie. No banialuki, czyli bzdury, prawda? Rzeczy. Otóż skąd to słowo się wzięło w języku polskim, nie wiadomo. Tu profesor Grześkowiak, autor uczonego wstępu do tego poematu, opowiadał. Na pewno znamy to określenie dzięki Hieronimowi Morsztynowi. To jest taki poeta wczesnobarokowy, działający na początku XVII wieku i który napisał między innymi historię ucieszną o królewnie Banialuce. I tam, drodzy państwo, mamy taki fragment. No, to jest generalnie literatura popularna, a więc te wszystkie schematy, prawda, zakochali się, zgubili się, ktoś porwany, qui pro quo i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie konwencje romansowe. No i w pewnym momencie oczywiście książę zgubił swoją królewnę Banialukę, przychodzi do pustelnika. Pustelnik, który rozmawia z ptakami, ponieważ zna ten ptasi język, a ptaki go słuchają. No i książę pyta pustelnika, czy on wie, gdzie ta Banialuka się znajduje. Pustelnik nie wie, ale mówi, że zapyta ptaki. I teraz, proszę państwa, na przestrzeni prawie 100 wersów ptaki odpowiadają. Sens tych odpowiedzi jest nie wiem. Proszę zobaczyć, co za sztuka mówić przez 100 wersów nie wiem, ale za to jak mówić. Ja państwu zacytuję fragment oczywiście. Zaczyna się od orła, bo orzeł jest królem ptaków, to znów z symboliki wynika. Ale na przykład,
Tam orzeł najstraszliwszym szczekał krzywonosem, a sęp pazurowany miąższym kłapał głosem. Struś krzyczał, żoraw strukał, a pawy wrzeszczały, jak to pawy. Feniks śmiał się, a więc zobaczcie państwo, mamy też i ptaki mityczne, prawda? Bociani nosem klekotały. Bażant piał, a bąk bączał. Chodzi oczywiście o bąka, który to jest ptak, który mieszka wśród trzcin gdzieś w takich terenach podmokłych. Bąk bączał, kraczą ślepowrony, miłosiernie śpiewały ciche pelikany. Znowu ptak symboliczny. Poza naszego tutaj kręgu, ale symbolika jego jest przecież absolutnie do dzisiaj znacząca. Oczywiście, to jest ptak, który symbolizuje ofiarę Chrystusa, ptak symbolizujący duże znaczenie Eucharystię, tak. A wzięło się to stąd, że po prostu oglądano te pelikany bez lornetek i wydawało się, że kiedy one karmią młode, to te młode dziobią pierś rodzica, a tymczasem pelikany otwierają swoje wole, prawda, z lekko przetrawionymi rybami. No ale tak to się stało, że pelikan stał się takim ptakiem eucharystycznym. No więc właśnie miłosiernie śpiewały ciche pelikany. Sokół, raruk, białozór z jastrząbami kwili, krogulce, drzemlikowie to też ciszej czynili. Czy na przykład ciurkał dzięcioł, wróbel świerkał, strykały chruściele, słowiczek lamentował, a partwa kokciele. Skowronkowie wesoło pod niebem śpiewali, przepióreczki zwabiały, acz nadle strykali. Jeszcze przez chwilę tylko głosy ptaków, nawet zobaczcie państwo onomatopeje. Takie wyrazy dźwiękonaśladowcze, które miały pokazać odniesienie konkretne do głosu. Tak, więc spróbujemy zaśpiewać za Hieronimem Morsztynem, co robią ptaki. Zięba cincin, sikora tararara przydaje, strzyżyk cici, a więcej głosu mu nie staje. Turkały turkaweczki, śnieguły piszczały, huczą grzywacze, a zaś gołębie gruchały. Proszę państwa, Hieronim Morsztyn pokazuje prawie 100 ptaków z terenu Rzeczypospolitej, a więc nie naprawdę ogromna wiedza poety na temat ptaków i oddaje ich głosy na 66 sposobów. Jest niesamowita wynalazczość też językowa, prawda? No panie profesorze, kiedy tak słucham tego tekstu i to, o czym pan mówi, jest niebywałe i tak sobie myślę, no tak, my to przyzwyczailiśmy się do głosu ptaków i naśladownictwa w naszej literaturze współczesnej. Tutaj Szapowa, jeżeli chodzi o Juliana Tuwima. Tak, Ptasie Radio, tak. A oczywiście Ptasie Radio, klasyczny tekst. A tutaj mamy już te znakomite, bo to nie można nazwać próby, ale znakomite dzieła literackie, które właśnie tę literaturę z ptakami fantastycznie połączyły. Dodajmy jeszcze przy okazji, że wtedy człowiek, no, z uwagi na inny trochę czas, na inny sposób życia, był bardzo związany z naturą i to jest chyba też charakterystyczne, jeżeli patrzymy na tę literaturę staropolską. Człowiek był zanurzony w naturze, stąd też chyba trochę tutaj, możemy powiedzieć, głębiej ją rozumiał, by nie powiedzieć głębiej słyszał, odnosząc się do ptaków. To może być tak, jak pani redaktor mówi, zgodzę się, ale znów powiem tak, że z drugiej strony to jest może mylne przeświadczenie. Troszkę tak jak z tym, że skoro było dużo wszędzie mokradeł, sadzawek, to wszyscy jedli ryby. Nieprawda, tak? Bo trzeba się nauczyć łowić ryby i mieć na to czas. To jest pewna technika, którą trzeba znać. Więc trochę też i powiem tak, jeśli ktoś potrafił sobie wykształcić ten zmysł estetyczny, jak ten czy ów poeta, to zgoda. Natomiast obawiam się, że dla całej masy ludzi innych, zwykłych, tylko utylitarnie.
Niestety, niestety. To jest tak, jak dzisiaj też porozmawiamy z właścicielem jakiegoś gospodarstwa, z chłopem. Czy on się będzie naprawdę, pani redaktor, zachwycał tą przyrodą? No tak. Czy on będzie myślał tylko, ile pieniędzy wycisnąć z tego pola? No może zboczmy z tego tematu i wróćmy do tego piękna ptaków, panie profesorze. Wróćmy, bo są cudowne. Są cudowne, ale niestety czas nasz też nieubłaganie. Więc zakończmy słowikiem, proponuję. Zakończmy słowikiem, tym słowikiem, który jest takim charakterystycznym ptakiem dla powiedzenia o czymś najpiękniejszym w życiu, czyli na przykład o miłości. Kiedy się mówi o miłości, to się mówi o słowikach. Zgadza się? Zgadza się, ale słowik, proszę państwa, obrósł w całą gamę znaczeń, a więc to jest dawniej, oczywiście słyszano w tym słowiku lament po gwałcie kobiety, słyszano lament matki po zabiciu syna, prawda? Wracamy do tego mitu, od czego zaczęliśmy, ale też właśnie słowik stał się symbolem wiosny, śpiew słowika, symbolem miłości, symbolem również zmartwychwstania Chrystusa, symbolem młodości, piękna, tego co z zielenią. A więc znów zaczął obrastać w symbole i proszę państwa, znów jakby trudno znaleźć poetę, który by o słowiku powiedział bez tych konotacji symbolicznych. Ja państwu przybliżę dwa momenty, na koniec może, żeby oddać głos poetom właśnie. Z jednej strony to jest Wacław Potocki, słynny poeta już późnego baroku, poeta ziemianin właśnie, który żył na wsi, a więc można by powiedzieć, że z jednej strony mógł tak traktować te ptaki utylitarnie, ale właśnie nie. I w poemacie heroicznym Wojna Chocimska Potockiego spotykamy taką dygresję. Słowik we dnie i w nocy przy strumieniu wodnym po swej duma czystości akcentem łagodnym. Trzepie skrzydła zroszone i mech szary puszy, dokąd go ciepłym słońce promieniem osuszy. Mamy już tutaj słowika, który jakby wyzwala się trochę z tej symboliki. On trzepie piórka, prawda, z tej rosy, a więc możemy sobie wyobrazić tą ferię takich diamencików, które spływają, prawda, w porannym słońcu. Potocki wie, że słowiki mieszkają tam, gdzie jest wilgoć, przy jakichś właśnie rzeczułkach, stawkach czy zbiornikach wodnych. Ale zobaczmy jeszcze ten słowik po swej duma czystości. Czyli gdzieś jest skarga Filomeli, prawda, zgwałconej w tym śpiewie. A teraz przejdźmy do niesamowitego poematu pod tytułem Adon. To jest, niestety, nie znamy autora. Jest to poemat będący parafrazą takiego poematu Ladone Giambattisti Marina, włoskiego arcymistrza. Nie wiemy właśnie, kto przełożył, a właściwie sparafrazował, czyli tak po swojemu dość swobodnie przełożył ten poemat, ale znów widać w tym wielką miłość do ptaków. Oczywiście ptaki są tam wabikami miłosnymi, skoro wiosna to miłość, pani redaktor. Tak, zgadzamy się. No więc Adon spaceruje w ogrodzie Wenery. Wenera porywa tego pięknego młodzieńca na Cypr, jest królową w końcu tej wyspy. Tam znów ogromna galeria ptaków, może nie tak wielka jak u Hieronima Morsztyna, tylko no, ale kilkadziesiąt ptaków jest. I znów te ptaki śpiewają tylko o miłości. A więc to ma być taka łagodna perswazja, prawda? No, żeby tego chłopca przekonać do miłości z Wenerą. On się trochę krępuje, prawda? Jest młodszy od niej, a poza tym no to tak, bogini. No tak. To bogini, tutaj jest pewien rodzaj dystansu. Tak, ale został przełamany, no nie zdradzajmy. W każdym razie mamy, proszę państwa, śpiew słowika i to właśnie wyzwolony z tych konotacji symbolicznych. To jest po prostu słowik, który śpiewa, bo śpiewa. Piękny śpiew. I spróbujmy
to też właśnie w języku staropolskim przeczytać. A co jeszcze ciekawe? Otóż właśnie, proszę Państwa, profesor Karczewski w tej książce, którą naprawdę bardzo polecamy, jak widzę, ma już Bibliotekę Łopaczyńskiego w swoich zbiorach. Tak, brawo, bo to jest nowa rzecz. Na razie ja mam wypożyczoną, bo mam w tak zwanym czytaniu, ale już niedługo oddam, bo muszę się podelektować trochę tą książką. Wchłonie pani redaktor w ciągu jednej nocy albo dwóch. Naprawdę, to się czyta z zapartym tchem. Natomiast co ciekawego, otóż naukowcy, proszę Państwa, odnaleźli anatomowie właściwie odnaleźli w krtani ptaków coś, co nazywa się syrinx. To jest taki element krtani ptaków, który pozwala im wydawać głosy z częstotliwością niesamowicie częstą. Nasze ucho nawet tego nie wychwytuje, ale odgłosy wysokie i niskie jednocześnie. Niesamowite. Coś, co mogą badać tylko specjalne narządy, urządzenia, przepraszam. I co ciekawe, jakby poetycka intuicja tego dawnego poety z połowy XVII wieku, bo mówimy tutaj o polskim Adonie. Pokryła się z wynikami badań. Tak, tak. On to jakby wyczuł, prawda? I Państwu też polecam, słuchając gdzieś w nocy na werandzie słowika, poczuć się jak ten poeta, który słyszy, że ten słowik tak cudownie śpiewa, łącząc te głosy wysokie i niskie, z czego może wyjść łkanie smutne, ale pomyślmy o tym, że jest to jednak śpiew miłości i radości wiosny. A więc zakończmy może tym pięknym akcentem. Ten cud muzyczny, o jakie to dziwy słychać, lecz człowiek nie rozezna żywy, jak głos ucina, jak go znowu bierze, w pełnej stanowi i w uciętej mierze. To go wspaniałym, czyli głośnym, przeciągłym czyni, to go drobi. To węzłów słodkich długi łańcuch robi, a zawsze lub go sieje, lub go zbiera, jednakim wiąże tonem i wywiera. Piękne, panie profesorze. Zakończmy tym właśnie oto tekstem, bo tak jak mówię, moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo i cytować co ciekawsze i co bardziej barwne fragmenty literatury staropolskiej, gdzie ptaki śpiewają, gdzie pojawia się ptasia orkiestra. Ale pozostawmy to również naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tego, aby zająć się ornitologią w kontekście humanisty. Można tak to ująć? Tak jest. Zapraszamy po prostu do parków, do nawet jakichś wszelakich zarośli obok osiedli naszych, czy właśnie parków. Nie trzeba aż jeździć do Poleskiego Parku Narodowego. Wystarczy po prostu być uważnym i naprawdę, wierzcie mi Państwo, zobaczycie te ptaki i usłyszycie. Ale po prostu trzeba mieć w sobie, wyrobić w sobie pewną wrażliwość i widzieć te ptaki, no właśnie, i w naturze, i w poezji, do czego również zachęcam. I kochajmy ptaki, nie tylko wróbelka, do czego zachęcał swego czasu Konstanty Ildefons Gałczyński. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie, ale proszę na chwilę pozostać jeszcze z nami, bo mam rodzaj takich kilku ogłoszeń, nie powiem ogłoszeń parafialnych, ale mam rodzaj kilku ogłoszeń i niespodziankę mam dla Państwa. A zatem chwila na reklamę i proszę jeszcze z nami na moment w poranku u Hieronima pozostać.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Twoje drzwi do wiedzy. Mam dla Państwa niespodziankę, o niej za chwilę, natomiast chciałabym przypomnieć, że poranek u Hieronima ma pod specjalną opieką dwie dziewczynki, Ninę Słupską i Antosię Bober. Pamiętają Państwo nasze poprzednie spotkania, kiedy omawialiśmy, rozmawialiśmy, zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o pomoc, o to, aby Antosia Bober i Nina Słupska mogły być zdrowe. Chciałam przypomnieć, że zarówno dla Antosi, jak i dla Ninki ten czas kończy się. Zbiórki prowadzone są do końca marca, bardzo proszę o tym pamiętać, ale to nie znaczy, że nasze dziewczynki gdzieś zostaną poza naszą pamięcią. Będziemy o nich tutaj wspominać, będziemy Państwa informować, jak potoczą się ich dalsze losy. Prosimy również o tym pamiętać, że ciągle zbieramy tutaj korki w bibliotece, przekazujemy je do specjalnych instytucji, aby potem wspomóc leczenie Ninki Słupskiej. Natomiast jeżeli Państwo chcą się przyłączyć do różnego rodzaju akcji charytatywnych dla Antosi Bober, proszę śledzić wszystko to, co związane jest z Radzyniem Podlaskim, który bardzo intensywnie pracuje nad tym, aby Antosia Bober mogła zostać wyleczona. Proszę Państwa, natomiast niespodzianka. Niespodzianki mam dwie. Zacznę może od tej. To jest kalendarz przekazany nam przez Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie. Jest to kalendarz historyczny, kalendarz, który prezentuje 12 postaci ważnych dla polskiej historii. Takich kalendarzy mamy kilkadziesiąt, które przekazał nam Instytut Pamięci Narodowej. I proszę Państwa, te kalendarze czekają w naszej wypożyczalni. Dlaczego wypożyczalni? Dlatego, że z uwagi na warunki pandemiczne jest to jedyna agenda, do której mogą Państwo wejść i z której mogą Państwo korzystać. Zresztą bardzo serdecznie zapraszamy. Tych Państwa, którzy byliby zainteresowani takim kalendarzem, zapraszamy do wypożyczalni. Nie trzeba być czytelnikiem naszej biblioteki, żeby taki kalendarz otrzymać, aczkolwiek bardzo zachęcamy, żeby przy okazji pobytu w wypożyczalni naszym czytelnikiem zostać. W trybie pandemicznym oczywiście będą Państwu te kalendarze przekazywane. Każdy otrzymają Państwo indywidualnie od pracownika naszej biblioteki. To kalendarze historyczne przekazane nam przez Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast wczoraj otrzymaliśmy sporą ilość kalendarzy, które przekazało nam po raz kolejny wydawnictwo Gaudium. Może Państwo pamiętają ubiegłoroczny kalendarz wydawnictwa Gaudium, na który składały się przepiękne ikony związane z postacią Matki Boskiej. Natomiast tegoroczna edycja kalendarza, i to kalendarze również dla Państwa mamy, jest dla nas szczególna, dla nas, czyli do naszej biblioteki, albowiem autorką tych wszystkich ilustracji, autorką tych wszystkich obrazów Matki Boskiej jest pani Teresa Szczuka, której wystawę prezentowaliśmy bodajże 2 lata temu w naszej bibliotece. I to były właśnie Madonny z różnych stron świata. I te Madonny, oczywiście tutaj zależone do wyboru 12, tylko portretów Madon, mogą Państwo w tym kalendarzu maryjnym mieć u siebie w domu. Tych kalendarzy mamy sporo. Są dla Państwa również w naszej wypożyczalni. Przychodząc do wypożyczalni, można taki kalendarz otrzymać. Japońską znalazłem. Japońską. Jest tam i Matka Boska Eskimosów również. Jest. Otwiera zresztą ten kalendarz. I afrykańska. I afrykańska. Piękne Madonny, których twórczynią jest pani Teresa Szczuka, lublinianka, artystka, która te Madonny prezentowała w naszej bibliotece. A zatem dla Państwa w naszej wypożyczalni kalendarz historyczny, kalendarz z Madonnami,
Jeżeli Państwo spoza Lublina są również zainteresowani tymi kalendarzami, prosimy o kontakt z działem informacji i promocji naszej biblioteki i myślę, że również taki kalendarz będziemy mogli Państwu przekazać. A jeden z kalendarzy oczywiście dla Pana, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Z podziękowaniem również za spotkanie. I teraz to już naprawdę koniec. Koniec. A jeszcze jedna informacja. Do końca przyszłego tygodnia w naszej bibliotece, tuż przy wypożyczalni, mogą Państwo jeszcze obejrzeć wystawę poświęconą Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Boż to przecież rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za to, że byli Państwo z nami. Zapraszamy już za tydzień na poranek u Hieronima, jak zawsze środa, godzina 10. Żegna Państwa ekipa Studia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łobacińskiego, Dorota Mościbrocka, Marek Semeniuk, Marek Janik i Ewa Hadrian. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Love is the only suitable destination for all the crazy feelings in my imagination. Like a bell ringing blue, I think it's true.